No myślę, że poza dużą ilością zagrywek zepsutych, zwłaszcza w pierwszych dwóch partiach, to nasza gra na side-aucie, czyli w fazie po przyjęciu, była dzisiaj w dwóch setach prawie perfekcyjna. Takich cyf to nie kręciliśmy zbyt często i z tego musimy się cieszyć. Cóż mogę więcej powiedzieć, no, gonimy cały czas play-offy, walczymy o ósemkę, dlatego te trzy punkty mogą być dla nas bezcenne. Ja nie jestem zaskoczony, ja myślałem, że możemy wygrać ten mecz, może nie w takich rozmiarach, nie tak efektownie, ale wiedziałem, że możemy wygrać. Dlatego, ponieważ zagraliśmy bardzo dobry mecz, a przeciwnik zagrał słabiej. No, najprostsza odpowiedź, ale to też dla nich wielką presję wywarliśmy zagrywką, jak tylko tych błędów było mniej, to dlatego jest też wynik w trzecim secie taki, jaki jest. Trafiliśmy prawie zdecydowaną większość serwisów, tak jak chcieliśmy i od razu był tego efekt. Na to, że z Gieksą będzie ciężki mecz, na to się nastawialiśmy. Wyszło inaczej, było łatwiej niż się spodziewaliśmy, ale to tego przed meczem się nigdy nie wie. Mamy teraz wyjazd do Lubina, też absolutnie przeciwnik w naszym zasięgu, potem od razu stamtąd do Rzeszowa na Puchar Polski. Jeden mecz, również niespodzianka może się zdarzyć, ale na pewno nie będę niczego obiecywał, bo wiemy, jakimi zawodnikami dysponuje Rzeszów w tym sezonie. Kolejne dobre nasze spotkanie. Bardzo się cieszę, bo jeszcze chyba nigdy za trzy punkty nie wygrałem z Katowicami. Zawsze to są tiebreaki, bardzo długie spotkania, bardzo ciężkie. Dzisiaj mam wrażenie, że w pierwszych dwóch setach Katowice były blisko. W pierwszym secie to wydaje mi się, że oni zawsze byli ten punkt dwa z przodu. Ale miałem takie uczucie w głowie, że to my jesteśmy lepsi, że to my zrobiliśmy o cztery głupoty za dużo. Bez tych głupot jesteśmy drużyną dużo lepszą. No trzeci set to już festiwal serwisów. My nie patrzymy na te potknięcia tak naprawdę, bo Lubin gra bez presji. W tym momencie wydaje mi się, że oni już... Znaczy matematycznie na pewno mają jakieś szanse na playoff, ale raczej daleko im do playoffu. Nie mają nic do stracenia, będą ryzykowali, grali na maksa. My mamy swój cel, ciężko trenujemy i mam nadzieję, że zdobędziemy trzy punkty.